Gdy przygotowaliśmy już nasz interfejs klawiatur fizycznych, zarówno dla klawiatury głównej, czyli natywnej, jak i dla klawiatury NEP, czyli tej klawiatury dodatkowej, którą dodawaliśmy na początku w zakładce System, możemy przejść do projektowania funkcji, czyli przypisywania odpowiednim klawiszom odpowiednich funkcji. Dla uściślenia dodam jeszcze, że klawiatura NEP Keyboard wcale nie musi być lustrzanym odbiciem klawiatury natywnej. Możemy tu zaprojektować i dodać całkiem inne funkcje. Na przykład możemy dodać tutaj na dodatkowej klawiaturze funkcję Help, którą później wykorzystamy w Function. Przejdźmy zatem do naszej zakładki Function, gdzie będziemy teraz przepisywać odpowiednie komendy do odpowiednich przycisków. Jak Państwo widzą, mamy tutaj narzędzie takie jak Show Button ID Numbers, gdzie będą po prostu pokazywane przyciski, a konkretnie ich numerki, które są wewnętrznie nadawane w oprogramowaniu Project Designer. Można również dla poszczególnej funkcji przejść do kodu systemowego, czyli do edycji skryptów. Natomiast na początek skonfigurujmy nasz projektor, który chcemy, aby tak jak nasze przyciski wskazują, wyłączał się za pomocą przycisku numer 5, a także dawał możliwość zmiany źródeł, wyłączenia obrazu i dźwięku. Jesteśmy teraz po lewej stronie, gdzie mamy otwartą zakładkę Sequences. W tej zakładce mamy widoczne urządzenia, które dodaliśmy w zakładce System. Są to urządzenia, do których stworzone są sterowniki. W naszym przypadku jest to projektor Vivitech DX881ST. Zacznijmy od początku, czyli od przycisku OFF, czyli przycisku wyłączenia projektora. Aby taki przycisk zaprogramować, wchodzimy do zakładki Power, w którym oczywiście będziemy mieli podstawowe funkcje takie jak OFF i ON i przeciągamy przycisk OFF, funkcję OFF na przycisk podpisany właśnie OFF. Jak Państwo widzą, po prawej stronie, w dolnej części, otworzyła nam się karta Actions. Karta ta pokazuje, co się stanie po naciśnięciu wybranego przez nas przycisku. W tej chwili mam zaznaczony numer 5, czyli przycisk OFF i po naciśnięciu tego przycisku jednostka NIDS najpierw sprawdzi, czy projektor jest włączony. Jeżeli projektor jest włączony, wtedy go wyłączy. Czyli jeżeli ten przycisk zostanie wciśnięty, podczas gdy projektor jest wyłączony, nic się nie stanie, nic nie wyśle błędnej komendy, czyli nie spróbuje wyłączyć aktualnie wyłączonego projektora. Natomiast, tak jak Państwo pewnie zauważyli, brakuje nam tutaj jednej rzeczy, otóż przycisku, którym włączymy nasz projektor, nasz system. Otóż, aby taki przycisk dodać, możemy oczywiście stworzyć fizyczny przycisk z napisem ON, który zajmie nam jednak jedno miejsce na naszej fizycznej klawiaturze. Dlatego NIDS wpadł na bardzo proste rozwiązanie, w którym pozwala łączyć sekwencję na przykład zmiany źródła z przyciskiem włączania projektora. Przeciągając na przykład VGA1 na nasz przycisk podpisany VGA1, przechodzimy do zakładki Actions i wtedy widzimy następującą sekwencję. Otóż, jeżeli projektor jest wyłączony, wtedy NIDS włączy projektor, czyli wyśle komendę send power on. Co warto zaznaczyć? W szczegółach sterownika jest już ustalony czas na rozgrzanie lampy, czyli de facto NIDS, który stworzył ten sterownik, określił już czas, jaki projektor potrzebuje, aby w pełni się rozgrzać i wyświetlić obraz o pełnej jasności. Po sekwencji włączenia projektora, następnie NIDS wyśle komendę wybierz źródło VGA1. Czyli de facto, w przypadku kiedy projektor będzie wyłączony, NIDS nam go włączy i zmieni źródło. Natomiast w przypadku, gdy projektor już będzie włączony, ale my chcemy tylko zmienić źródło, wtedy cały ten pierwszy etap zostanie pominięty, a NIDS wyśle po prostu sygnał zmiany źródła. Przeciągnijmy więc resztę naszych komend, czyli VGA2, komendę również HDMI
I jak Państwo widzą, ta cała procedura powtórzyła się tutaj. Dodajmy teraz sterowanie ekranem, czyli przede wszystkim te dwa przyciski, które mamy tutaj, ale także, co na pewno chcielibyśmy tu robić, to automatyczne rozwijanie ekranu po włączeniu projektora, a także automatyczne jego zwijanie po wyłączeniu naszego systemu. Jak to zrobić? Bardzo proste. Po lewej stronie, w dolnej części ekranu, widzą Państwo zakładkę Functions. W tej zakładce mamy do wyboru już konkretne funkcje, które będą się uruchamiały po wciśnięciu przycisku. I w tej zakładce znajdą również Państwo Screen Control, czyli ułatwienie w wysyłaniu komend do ekranu. Aby zarządzać ekranem, przeciągamy Screen Control na przykład na VGA1, którym chcemy włączać projektor, a także rozwijać ekran i wybierać to źródło. Po przeciągnięciu komendy Screen Control pokazuje się nam mały konfigurator, w którym określamy szczegóły naszego sterowania ekranem. Przede wszystkim mamy możliwość wyboru ekranu. W naszym przypadku sterujemy tylko jednym ekranem, więc na rozwijanej liście jest tylko jedna pozycja. I teraz przechodzimy do bardzo ciekawej funkcji, czyli możliwości, czyli wybraniu, kiedy ma rozwijać się ekran. W tym przypadku wybieramy, zostawiamy zaznaczoną opcję, co oznacza to, że tylko w przypadku, kiedy projektor będzie się włączał, tylko w przypadku, kiedy będzie on wyłączony, wtedy ekran zacznie się nam rozwijać. W przypadku, kiedy użytkownik naciśnie przycisk VGA1, natomiast ekran już będzie rozwinięty i projektor już będzie włączony, wtedy ta komenda zostanie opuszczona i zostanie tylko zmienione źródło na projektorze. Następnie wybieramy teraz, czy chcemy ekran zwijać, czy chcemy ekran rozwijać. Oczywiście w przypadku uruchamiania chcemy ten ekran rozwijać. Po skonfigurowaniu naszego ekranu klikamy przycisk Add. I teraz, tak jak Państwo widzą, przechodzimy do zakładki Actions w prawym dolnym rogu, gdzie dorzuciła nam się komenda Run Screen Down. Ta komenda jest umiejscowiona również w strategicznym miejscu. Otóż urządzenie NIC teraz najpierw zbada nam, czy projektor jest wyłączony, czy jest włączony. Jeżeli projektor jest wyłączony, wtedy włączy go, następnie zacznie rozwijać ekran. Dopiero po wykonaniu tych dwóch funkcji zacznie się zmieniać na naszym projektorze źródło. Jest to tyle istotne, gdyż gdyby ta funkcja była w sekwencji za wyborem źródła, wtedy każdorazowo po wciśnięciu przycisku, nieważne czy projektor byłby włączony czy wyłączony, ekran próbowałby się nam rozwijać. Przejdźmy teraz na przycisk VGA2. I tutaj jest kolejny bardzo ciekawy przykład, jak NIC ułatwia nam życie. Otóż, jak Państwo widzą, komenda Run Screen Down dodała się już samoistnie do pozostałych źródeł. Skonfigurujemy teraz wyłączanie naszego systemu, czyli de facto wyłączenie projektora i zwinięcie ekranu. W tej chwili po naciśnięciu przycisku OFF z ekranem nic się nie dzieje, natomiast wyłącza się jedynie projektor. Dlatego przyciągnijmy Screen Control na przycisk OFF. Wybierzmy odpowiedni ekran, w naszym przypadku jest tylko jedna możliwość, a następnie skonfigurujmy funkcję, stronę, w którą ma ten ekran się zwijać lub rozwijać. Chcemy, aby się zwijał, czyli Run Up, w czasie określonym przez nas wcześniej w zakładce System i dodajemy go poprzez przycisk Add. I teraz w zakładce Actions mają Państwo pełen widok na to, co się dzieje po wciśnięciu konkretnego przycisku. W przypadku komendy Power Off, czyli przycisku OFF, projektor najpierw się wyłącza, a równocześnie zwija się też ekran. To również jest o tyle istotne, gdyż po przyciągnięciu tego przycisku powyżej, każdorazowo po wciśnięciu tego przycisku ekran próbowałby się zwijać, nawet kiedy projektor byłby włączony i wyłączony, bez różnicy. Następnie dodaliśmy przyciski zarządzania ekranem, w którym chcemy sterować wysokością ekranu w zależności od potrzeb użytkownika. Przydatne, na przykład w sytuacji, kiedy wyświetlamy content o innym formacie, czyli na przykład zamiast 4x3, który jest natywnym formatem dla DX881ST, będziemy chcieli wyświetlić 16x9, wtedy chcemy ręcznie dopasować wysokość ekranu tak, aby zwiększyć komfort użytkownika i maksymalnie wykorzystać powierzchnię ekranu projekcyjnego. Aby sterować ekranem ręcznie, przyciągamy przycisk Screen Control
na odpowiednie przyciski. I teraz pojawia nam się kolejny konfigurator, w którym oczywiście wybieramy ekran. Następnie wybieramy tryb działania przycisku. Jest to o tyle istotne, że mamy do wyboru trzy funkcje. Pierwsza funkcja jest to funkcja, po której wybraniu, jednokrotnym naciśnięciu przycisku, ekran po prostu zwinie się lub rozwinie przez określoną przez nas ilość czasu. Druga, w tym przypadku bardziej interesująca nas funkcja, polega na tym, że podczas ciśnięcia tego przycisku ekran będzie się rozwijał, dopóki nie puścimy tego przycisku. Czyli de facto pozwala to na ręczną kontrolę wysokości ekranu, czyli funkcję, którą chcemy. Trzecia funkcja, po wciśnięciu przycisku zaczyna nam rozwijać ekran przez określoną liczbę sekund. Następnie ponownie wciśnięcie tego przycisku zatrzyma ekran na wybranej wysokości. W naszym przypadku odpowiednia będzie funkcja numer 2, czyli ekran będzie opuszczał się, dopóki trzymamy wciśnięty przycisk. Również w naszym przypadku nie musimy już wybierać żadnej z opcji poniżej, gdyż ekran będzie po prostu się rozwijał lub zwijał, dopóki będziemy trzymać wciśnięty przycisk. Jak Państwo widzą, w zakładce Actions w prawej dolnej stronie ekranu mamy już pokazaną sekwencję, czyli button pressed, czyli przycisk wciśnięty, ekran się zwija. Jak Państwo widzą, de facto jest tutaj mały błąd z mojej strony, ponieważ ekran powinien się de facto rozwijać, czyli było run screen down. Aby go poprawić, wystarczy kliknąć. Tutaj nie trzeba całego konfiguratora na nowo uruchamiać, wystarczy użyć edytora, który znajduje się w zakładce Actions. Następnie przeciągamy screen control na przycisk do zwijania ekranu. Wybieramy opcję numer 2 i zostawiamy wciśnięty przycisk Run Up. Mamy skonfigurowane już podstawowe funkcje naszego całego systemu. Pozostała nam jeszcze funkcja Mute. Aby dodać funkcję Mute, możemy to zrobić na kilka różnych sposobów. Jednak zacznijmy od początku, od najprostszego sposobu, czyli kolejnego ułatwienia, które wykorzystuje NITS, czyli przeciągnięcia Add Mute Function na przycisk Mute. Jak Państwo widzą, w przypadku przeciągnięcia funkcji Mute na przycisk Mute otworzyły się tutaj nasze zakładki, zakładka Actions i pokazuje, co będzie działo się po wciśnięciu tego przycisku. Jak Państwo widzą, nie ma tutaj żadnych komend, de facto żadnych akcji, więc proszę tutaj pamiętać również o przeciągnięciu odpowiednich komend, korzystając z zakładki Sequences, czyli sekwencje, pod odpowiednią opcją. Opcja Control oferuje nam szereg różnych przycisków, szereg różnych komend, które będą wysyłane do projektora, natomiast my szukamy funkcji Mute. Aby znaleźć ją szybciej, możemy również skorzystać z wyszukiwarki sekwencji, która jest tutaj w okienku. Jak Państwo widzą, wyszukaliśmy funkcje Mute Off, Mute On i Mute Toggle. W naszym przypadku wykorzystujemy osobno funkcję Mute On, którą przeciągamy na przycisk Mute On, a następnie Mute Off. Jak teraz Państwo widzą, nasza sekwencja wygląda w następujący sposób. Nasza akcja po wciśnięciu przycisku Mute. System NITS wyśle komendę Mute On, czyli wyciszy projektor. Natomiast po kolejnym naciśnięciu przycisku, czyli de facto drugim wciśnięciu przycisku, wyśle funkcję Mute Off, czyli wyłączy nam wyciszenie. W przypadku trzeciego wciśnięcia przycisku to się zapętli i ponownie zostanie wciśnięty przycisk Mute On. Co jednak w przypadku, kiedy chcemy, aby przycisk Mute nie tylko wyciszał nam dźwięk, ale też na przykład wyłączał ekran. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, korzystając z kolejnej funkcji w zakładce Functions, czyli Add Toggle Function. Aby szybko wyczyścić przycisk, do którego mamy już przypisane akcje, starczy go zaznaczyć i wcisnąć Clear Button. Przycisk teraz jest czysty. Następnie przyciągamy funkcję Toggle Function. Jak Państwo widzą, mamy bardzo podobny schemat jak w przypadku funkcji Mute, gdzie mam po prostu pierwsze wciśnięcie stanowi, wciśnięcie numer 2 stanowi i przeciągamy tu odpowiednie funkcje.
Na początek chcemy włączyć mute, czyli wyciszenie, więc przyciągamy mute on na pierwsze wciśnięcie i jako drugie wciśnięcie mute off. Następnie szukamy kolejnej funkcji, czyli funkcji wyłączenia ekranu. Z angielska nazywa się to blank, więc szukamy funkcji blank. Następnie przeciągamy blank screen on pod pierwsze wciśnięcie, co spowoduje, że po pierwszym wciśnięciu nic jednocześnie nam wyciszy projektor i wyłączy obraz z projektora, nie wyłączając samego projektora. Następnie przeciągamy funkcję blank off na drugie wciśnięcie przycisku i jak Państwo widzą, drugie wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie wyciszenia, a także włączenie na powrót wyświetlania obrazu. Trzecie wciśnięcie będzie de facto zapętleniem funkcji pierwszej i tak samo czwarte będzie zapętleniem funkcji drugiej i tak samo. Z pewnością zastanawiają się również Państwo, dlaczego nie mogłem użyć funkcji, dlaczego wyodrębnione są funkcje mute function, toggle function. Otóż mute jest takim dużym skrótem, natomiast funkcja toggle pozwala dorzucić na przykład trzeci stan, czyli co stworzy nam trzecie wciśnięcie tego przycisku. Do czego to może być przydatne? Otóż możemy na przykład pod jednym przyciskiem ustanowić wybór różnych źródeł, czyli pierwsze wciśnięcie wybierze nam VGA1, drugie VGA2, trzecie HDMI i tak dalej, i tak dalej. Aby usunąć odpowiednią funkcję, zaznaczamy ją i wciskamy na przykład klawisz Delete na klawiaturze. Kolejna funkcja, o której chciałem Państwu powiedzieć, to Delay. Delay, czyli opóźnienie. Jest to istotna funkcja, szczególnie w sterowaniu RS-232, gdzie niektóre urządzenia potrzebują przerwy pomiędzy odebraniem jednej a odebraniem drugiej komendy. W naszym przypadku możemy na przykład zastosować funkcję delay, przeciągając ją tutaj na schemat dotyczący wyciszania i wyłączania ekranu. Możemy dodać opóźnienie pomiędzy różnymi komendami. Może dodam jeszcze raz i na przykład możemy dodać opóźnienie pomiędzy wysłaniem komendy blank screen on, czyli wyłączeniem ekranu, a pomiędzy wysłaniem funkcji mute on. Możemy oczywiście zdefiniować długość tej przerwy i dodać ją za pomocą przycisku add. Natomiast jeżeli nie chcemy tej funkcji, zaznaczamy ją i wciskamy na przykład klawisz Delete. Następna funkcja to funkcja Link Element. Ta funkcja będzie dla nas istotna z jednego względu. Otóż klawiatura NEP, czyli nasza dodatkowa klawiatura, w dużej części powiela to, co stworzyliśmy dla naszej klawiatury natywnej. Dlatego, korzystając z funkcji Link Element, możemy linkować poszczególne przyciski do poszczególnych przycisków. Na przykład, przeciągając Link Element na przycisk Off, pojawia nam się kreator, w którym wybieramy, do czego ma być podlinkowany ten przycisk. Przypomnę, że jest to przycisk Off, więc wybieramy, że chcemy go podlinkować do przycisku Off z klawiatury tej podstawowej. I teraz, po wciśnięciu przycisku Off na klawiaturze dodatkowej, nic zasymuluje nam wciśnięcie przycisku off na klawiaturze głównej. Dzięki czemu możemy bardzo szybko przypisywać poszczególne funkcje. Jak Państwo pamiętają, przeciągnięcie wszystkich źródeł albo również wszystkich komend dla wybranych przycisków było czasochłonne, więc nic postanowi to ułatwić właśnie takim narzędziem jak Link Element. I linkujemy do kolejnego przycisku. I tak z każdym dostępnym przyciskiem. Następny element, który znajdziemy w zakładce Functions, jest to Press Button. Jest to bardzo tożsama funkcja z powyższą funkcją Link Element, ale dodająca jednak więcej możliwości. Przykładowo, do jednego przycisku przypisać nie tylko jeden element, ale na przykład dwa. Jest to istotne na przykład w przypadku, gdy na jednej klawiaturze posiadamy dwie rozpisane osobno funkcje, natomiast na dodatkowej chcemy, aby te funkcje były dostępne pod jednym przyciskiem.
I wtedy funkcja press button umożliwia na przykład zasymulowanie wciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie, trzech, czterech, a także jeszcze większej ilości. Funkcja screen control, którą znają już Państwo, służy ona do zarządzania sterowaniem ekranem elektrycznym. Script code jest to narzędzie do edycji skryptów, czyli dla zaawansowanych użytkowników pozwala na dopasowanie jeszcze lepiej urządzeń sterujących NIC. I jest też ostatnia funkcja, nowość w jednostce Echo Plus, czyli możliwość wysłania maila. Kiedy wyślę na maila, możemy to w bardzo prosty sposób ustalić. W przypadku naszej fizycznej klawiatury możemy na przykład stworzyć przycisk Help lub przycisk Pomoc, po wciśnięciu którego zostanie wysłany mail pod wybrany adres. Przykładowo, chcemy mieć przycisk Help, który na przykład będzie dostępny dla nauczycieli, którym coś nie działa, coś się zepsuło i chcą jak najszybciej zgłosić to odpowiedniej osobie, konserwatorowi lub osobie technicznej w szkole. Wybieramy adres mailowy na początek. Oczywiście, możemy na przykład dodawać kolejne adresy i może być to kilka adresów. Dodajemy potem tytuł naszego maila, na przykład zawierającego awarię i numer klasy. I możemy na przykład pisać content, czyli może to być zwykły tekst. Lub, co ciekawe, możemy dodać content dynamiczny. Czyli de facto możemy na przykład, korzystając z dwustronnej komunikacji pomiędzy projektorem a NIC-em, dodać na przykład informacje o liczbie wyświetlonych godzin. Nie musimy ograniczać się tylko do jednej informacji, możemy dodać ich więcej. Następnie zatwierdzamy nasze opcje za pomocą przycisku OK. W naszym przypadku nie jest to dostępne, gdyż nie mamy skonfigurowanego poczty mailowej. Jak skonfigurować pocztę, czyli de facto adres mailowy, z którego będą wysyłane maile z prośbą na przykład o pomoc? Otóż, aby to zrobić, musimy cofnąć się do zakładki System, gdzie wybieramy po prostu jednostkę Echo Plus. I mamy udostępnioną funkcję właściwości. We właściwościach możemy na przykład zmienić nazwę naszej jednostki. Możemy nazwać ją na przykład według sali konferencyjnej, w której odbywa się, w której jest ona zamontowana, dodać jej dokładną lokalizację, a także ciekawe dla administratora informacje. Następnie musimy pamiętać, aby nasza jednostka Echo Plus była wpięta do sieci internetowej. Możemy ją skonfigurować na dwa sposoby, czyli korzystając z DHCP lub ręcznie ustawiając poszczególne ustawienia. Następnie przechodzimy do funkcji Auto Settings, gdzie możemy wybrać, z jakiego konta mają być wysyłane maile z naszej jednostki. Możemy użyć standardowych ustawień, jeżeli nie chce nam się konfigurować. Informacja zostanie wysłana ze standardowego konta NIC, a jeżeli chcemy, aby wysłana została z konkretnego adresu mailowego, korzystamy z konfiguratora dostępnego poniżej. Niższe możliwości pozwalają jeszcze na ustawianie dodatkowych parametrów dla Central Controls, czyli programu NIC Central Control. Wracamy do zakładki Function, gdzie sprawdzamy, jak przypisanie naszych przycisków. Załóżmy, że wszystko już zostało przypisane, dlatego możemy teraz przejść na przykład do funkcji nieco bardziej zaawansowanej, czyli do funkcji feedback. O feedbacku krótko, natomiast bardzo przydatnie. Otóż feedback, czyli możliwość rozmowy projektora z jednostką NIC, oczywiście mówię tutaj przykładowo, pozwala na skonfigurowanie konkretnych działań, które będą uwalniane na przykład po przekroczeniu określonej wartości przez określoną opcję. Przykładowo, aby uruchomić funkcję feedback, musimy najpierw sprawdzić, czy nasze sterowniki pozwalają na korzystanie z feedbacku, czyli de facto trzymają ustawienia feedbacku skonfigurowane wewnątrz sterownika. W przypadku Viviteka NIC bardzo się postarał i tworzył pełną listę zawierającą na przykład poszczególne przydatne opcje dla na przykład administratorów. Chcemy stworzyć funkcję, w której po wyświetleniu określonej ilości godzin zostanie wysłany mail do konserwatora z prośbą o wymianę lampy. Przeciągając funkcję lamp hours na
funkcję Drop Input Trigger Here, mamy możliwość zdefiniowania działania. Jeżeli Vivitec DX8811ST będzie miał wyświetloną liczbę godzin, i tutaj podajemy liczbę na przykład 1000 godzin, wtedy. I tu musimy wybrać odpowiednią funkcję. Przykładowo, może być to funkcja Send Email, czyli konfigurujemy, gdzie ma być wysłany mail, do jakiej osoby, jaki ma być temat, a także jaki content ma zawierać, czyli na przykład wyświetloną liczbę godzin, a także na przykład opcje dotyczące statusu systemu lub innych. Klikamy opcję OK i mamy stworzoną pierwszą, bardzo prostą funkcję feedbackową. Jeżeli chodzi o tą funkcję, a także częstotliwość sprawdzania, ile godzin ma wyświetlone, jednostka NIC będzie to robiła według ustawień dostępnych w sterowniku. Jeżeli mamy skonfigurowane już nasze funkcje odnośnie feedbacku, możemy przejść do ostatniej części Project Designera, czyli wgrywaniu ustawień na naszą jednostkę.